Daniel Chłaja ma Fero, Nota końcowa 7,50. Kolejna konkurencja, styl Yang, Tai Chi Chien, czyli forma z mieczem, nowa forma standaryzowana. Anna Kubiak, UKS Warszawska Szkoła Uszu Sportowego. Anna Kubiak, nota końcowa 9,23.
Kolejna konkurencja Scylia Tajdzi Dzień, czyli forma z mieczem, tradycyjna. Tomasz Dybicz, UKS Warszawska Szkoła Uszu Sportowego.
Tomasz Dybicz, nota końcowa 8,83. W tej chwili nastąpi 5 minut przerwy na wręczenie pamiątkowych pucharów dla dwójki zawodników, także 5 minut. Proszę o chwilę cierpliwości zawodników z konkurencji Taiji Dao. Oddaję mikrofon na ręce dyrektora. Szanowni Państwo, parę miesięcy temu odbyło się spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z prezesami Polskich Związków Sportowych. Na ręce prezesa został wręczony puchar, przekazany puchar od prezydenta za najlepsze osiągnięcia sportowe dla zawodnika całego związku. Widzicie Państwo, mamy kilka konkurencji, jeśli chodzi o USZU. Natomiast Zarząd Polskiego Związku USZU zdecydował o tym, żeby przyznać ten puchar, że najlepsze osiągnięcia nie tylko w tym roku, ale również w poprzednim roku, w zasadzie 2016, ponieważ te puchary są przekazane po raz pierwszy, więc uznaliśmy, że ten przedział czasowy jakiś dłuższy jest tak naprawdę, wziął się pod uwagę lata 2016-2018, czyli do dnia dzisiejszego. Zarząd Polskiego Związku USZU postanowił puchar ten przyznać zawodnicy Tajczy. Ani Kuba. Zapraszam Rady. Puchar prezydenta Andrzeja Dudy za osiągnięcia sportowe wręczy prezes Polskiego Związku USZU Świętokrzyskiego. Gratulacje. Medalu Mistrzostwa Europy, który wyniósł w przyszłym roku, medalu Mistrzostwa Europy 2017, medalu Mistrzostwa Europy, dwa złote medale Mistrzostwa Europy, które były w bieżącym roku w Moskwie. I za dwa tygodnie jestem na kolejny udział w zawodach trzeciego mistrzostwa świata w Tajczy Czułanny, który będzie grała pięcioosobowa reprezentacja Polski. I jeszcze jeden dyplom za zdobycie brązowego medalu przez Europę USZU i Mistrzostw Gruzji 2017 dla Ewy Sołacz. Dyplom od Ministra Sportu i Turystyki Kolejowania. Dziękuję bardzo za pracę, za zawodników i trzymajmy wszystkich za sprawę trzeciej mistrzostwa świata Tajczy Czułanny, które się odbędą w dniach 25 września, 2 października w Budlas, Bułgarii. Zapraszam sędziów do stolika sędziowskiego. Proszę o zajęcie miejsc. Rozpoczniemy na moment konkurencję Taiji Dao. Zapraszam pierwszą parę konkurencji styl Yang Taiji Dao, czyli forma z szablą. Aneta Sajda, Mandy Biały Żurak Tarnobrzeg i Mateusz Baran, sportowy na Wielkiej Wydrzeży. Thank you.